No właśnie, Sielecka, Stępińska. Jak te ulice biegną, a przecież wiadomo, że tutaj jest też szpital, gdzie tutaj mi się kiedyś leżało. Chodźmy, przejdźmy się, zobaczmy, proszę Państwa. Ale po prostu rzeczywiście jest tak, że taki przykład jaskrawy chamstwa. Paszcza z rowerem będzie jeździć, będzie zaglądać i nam prosto w kamerę. A potem będzie krzyczeć, że ona jest w kamerze. Czego, babo, tu lecisz? Proszę Państwa, jak to się można tak z kimś umawiać? Jak się nie podaje dokładnego adresu? To przecież ten człowiek, który nie mieszka, tu nie wie, nie zna, jak może trafić? No, a to się wydaje. A to się wydaje, prawda? Że jasne wszystkim. No, miało być Gagarina 4, no to więc. Ja mu mówię, słuchaj, już jedźmy. Mamy dobry numer. Mamy dobry numer, 141. A to okazuje się, że to trzeba jeszcze przejść, że to trzeba jeszcze skręcić. No i te autobusy, proszę Państwa, 141, właśnie, że tak strasznie kręcą. No. No, i tu jest, proszę Państwa. Co to za budynek? Co to za budynek? Wiadomo, że to musi być jakaś szkoła, prawda? Że to musi być jakaś szkoła. A już myślałam, że to jest ten szpital na Stępiński. No ale idźmy, zobaczmy dokładniej, bo tutaj się tak wszystko zmienia, proszę Państwa, że wczoraj szpital, a dzisiaj szkoła. A nie powinno być tak, bo tego typu szkoły, no to są od wielu, wielu lat wciąż w tym samym miejscu i nikt nic nie zmienia. No teraz znowuż jak jest ta linia Mysia, no będzie się wszystko zmieniało. Także proszę Państwa, mamy tutaj konkretne przykłady zmiany. No to nie jest szkoła, Państwa zobaczą raczej. Chyba, żeby była i nie ma nic. Zakrzewska 24, przejścia nie ma, Państwa zobaczą. Zakrzewska 24, bardzo ładne by to przejście było, ale nie ma. No idźmy.